Witam Cię w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Joanna Bogumił-Żurkę, jestem dyplomowaną mistrzynią krawiectwa, konstruktorką i projektantką odzieży. Na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w Zabrzu, kursy online oraz szkołę konstrukcji i szycia miarowego online. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach pokażę Ci, jak odszyć w body zapięcie w kroku. Przed przystąpieniem do odszycia zapięcia w kroku pachwiny z jednej i z drugiej strony powinny być już obszyte. Do odszycia zapięcia należy przygotować z bawełny dwie pliski o długości po 1 cm z każdej strony dłuższe na wysokość 4 cm. I potrzebujemy te pliski mieć dwie. Zanim odszyjemy pliską, warto sprawdzić sobie, czy tył body będzie dobrze się nakładał na przód. Jego wartość powinna być taka sama, na około 2 cm od krawędzi. Zaznaczyłam lewą stronę w naszej plisce. Do doszycia przykładamy naszą pliskę prawą stroną do prawej, tak aby po 1 cm z każdej ze stron nam wystawała. Jak i z przodu, tak i z tyłu, w ten sam sposób dopinamy z lewej strony. Wygląda to w ten sposób. Zwróćcie uwagę, z jednej i z drugiej strony po 1 cm nadmiar tej pliski nam wystaje. I teraz przeszywamy na 1 cm. Całą tą długość tutaj w kroku. Jak i z przodu, tak i z tyłu. Przeszywamy zwykłym, prostym ściegiem, czyli tak zwaną stebnówką. Nadmiar tej pliski, która wychodzi tutaj na zewnątrz, zawijamy do środka. Prawą stroną, zobaczcie, tu mam prawą stronę mojej pliski, czyli prawą stroną do prawej strony pliski, ale zakładając na szew. Tu zwracając uwagę na ten nasz szew, to jest lewa strona naszego body, a tutaj jest prawa strona tej naszej pliski, czyli zawijamy równomiernie przy tutaj krawędzi naszego obszytego body jak i z przodu, tak i z tyłu robimy tak samo, będziemy obszywały tylko te kawałki. Można oczywiście tą pliskę, czyli ten nadmiar z tej naszej pliski, obszywać
za jednym razem, jak robimy to obszycie. Tylko bardzo często w tym miejscu ta pliska nam ucieknie. Dlatego zwróćcie na to uwagę, że ten sposób, który Wam pokazuję, na pewno ułatwi Wam to przeszycie. I teraz, jak my mamy tutaj w ten sposób spięte to szpileczkami, przy maszynie odwracamy sobie to w ten sposób, żeby widzieć ten szew i tu robimy krótkie przeszycie na 1 cm z jednej i z drugiej strony. I to samo wykonujemy i z przodu, i z tyłu. W ten sposób zostały tutaj przymocowane te szwy. Teraz wywracamy tą całość równomiernie i zobaczcie, te krawędzie tutaj powinny być równe po wywróceniu. W ten sposób to powinno wyglądać po prawej stronie, w ten sposób po lewej stronie. Cały ten szew skierował Wam się do tej pliski. Teraz zakładamy sobie to równomiernie tutaj przy tej krawędzi naszego body i pliski. Następnie tą krawędź, którą tutaj mamy, zawijamy na 1 cm do środka. Ten moment, gdzie przyszpilkowaliśmy, można sobie przeprasować też. Ułatwi Wam to przeszywanie. Czyli cały ten szew zawijamy do środka na 1 cm i cały brzeg szpilkujemy. A następnie będziemy przy krawędzi tutaj wewnętrznej na 1 mm od krawędzi przeszywały jak i przód, tak i tył. Jak będziecie zaprasowywały sobie ten szew tutaj wewnętrzny, żeby schować całą tą naszą krawędź szwu na 1 cm, warto sobie po zaprasowaniu tej części na 1 cm, ten mały tutaj trójkącik również zaprasować do środka. Efekt będzie wyglądał w ten sposób. Tu zobaczcie, mamy tą krawędź, która będzie schowana i ten trójkącik, ponieważ później będziemy zawijać to zgodnie tutaj z brzegiem naszego body w kroku, gdzie będzie już ten docelowy materiał z body, i ta część, którą mamy schowaną, będzie wyglądała w ten sposób po przeszyciu od strony tutaj wewnętrznej. Za chwilę będziemy przeszywały i wszystko będzie ładnie schowane, ładnie będzie się tutaj prezentowało. Nic nam tutaj nie będzie przeszkadzało. Gdybym tego nie zrobiła, zobaczcie, jak ułożę sobie tutaj na równo po zaprasowaniu, to bardzo często później ten szew tutaj, ta wewnętrzna krawędź szwu będzie Wam tutaj wychodziła. Dlatego tutaj podpowiadam, żeby w ten sposób sobie to jeszcze zaprasować. Jak zaprasowaliśmy, składamy sobie to równomiernie, szpilkujemy i przeszywamy na 1 mm od wewnętrznej tutaj krawędzi.
ten sposób zostało odszyte w kroku. Tak wygląda po lewej stronie. Jaki przód, taki tył został wykonany w ten sam sposób. Tak jak Wam wcześniej tutaj pokazałam to zaprasowanie. Zobaczcie, nic mi tutaj nie wychodzi i nie przeszkadza żaden gruby szew. Po odszyciu część tylna zachodzi nam się na część przednią i tutaj nabijamy springi bądź napki. I tak zostało wykonane odszycie w kroku. Mam nadzieję, że informacje, które przekazałam w tych szyciowych wiadomościach, jeszcze bardziej umilą Wam szycie.